Dzień dobry, witam się z wami. Jeszcze przygłucha, ale czuję się już dużo lepiej. Skończyłam już brać antybiotyk, także wydaje mi się, że powolutku do przodu. Przyjechaliśmy do Leroy Merlin, idziemy wybierać karnisze. Zobaczymy, czy uda nam się znaleźć to, po co przyjechaliśmy. Obok mnie jak... Czy zostanie dzisiaj bohaterem domu? To się okaże. Mieliśmy lekki problem, słuchajcie, bo przyszliśmy tutaj i nie byliśmy pewni, którą poprzednio kupiliśmy. Ale już wiemy, że to była ta. To była bardzo szybka wizyta, słuchajcie. Nie kupiliśmy tego karnisza, żadnego. Tego białego też nie kupiliśmy, dlatego że musimy się cofnąć do domu i tak na 100% wymierzyć, jak długie to będzie, bo no, liczyliśmy się z tym, że trzeba będzie to przyciąć. Ja myślałam, że będziemy się z tym męczyć sami, ale w sklepie jest taka usługa docinania karnisza. Kosztuje to całe 5 zł. Więc taniej wydaje mi się... Taniej niż kupienie brzeszczota. Tak, więc wydaje mi się, że lepiej byłoby to zrobić w sklepie. Ja sobie zapisałam karnisz 2,92 i tu jest problem, bo nie dopisałam, po czym to było mierzone. Wydaje mi się, że po ścianie, a Andrzej mówi, że po podłodze. No i będziemy musieli jechać to sprawdzić, no bo wiecie, na podłodze były też listwy przypodłogowe. Więc tak, żeby nie było fuck upu, trzeba będzie jechać do sklepu, do domu i to sprawdzić jeszcze. Ale mały wybór był w tym Leroy. W sensie, ogólnie rzecz biorąc, no macie te szare, znaczy czarne, takie srebrne. Czarnych i srebrnych było bardzo dużo, był mały wybór złotych. Dokładnie, a do tego my raczej chcemy iść w wersję taką konformistyczną, czyli taką, która... no chcemy mieć ten karnisz teleskopowy, żeby nie trzeba było go dociąć idealnie na wymiar, nie? Tylko sobie go powiesić, skręcić i mieć taki wymiar, jaki chcemy, nie? Tak, no bo u nas jakby sprawa jest też taka, że mówicie, musimy dobrze to wycelować, bo w ścianie idą skropliny do klimy i nie chcielibyśmy się w nie wiercić. I mamy takie wrażenie, że łatwiej by nam było, gdybyśmy mieli tą rurkę teleskopową, bo wtedy jakby wiecie, macie taki zapas, nie musicie tego wymierzyć co do centymetra. No i tak sądzę, że byłoby bezpieczniej. Także jedziemy teraz do Obi i do Castoramy, bo są dosłownie tuż obok. I zobaczymy, czy tam złote karnisze w wersji teleskopowej występują. Jesteśmy w Castoramie i powiedziałabym, że dokładnie te same rzeczy tutaj możecie kupić, co w Leroy Merlin. No i tak samo, o ile tych czarnych i srebrnych jest bardzo dużo, są tutaj też białe, o tyle, no jeżeli chodzi o liczbę tych złotych, to nie powala. No i żadnego takiego teleskopowego nie ma. To też są karnisze, które trzeba będzie przyciąć. Więc pewnie zaraz pojedziemy jeszcze do Obi. Czy jest tam coś dalej, Andrzejku? Ej, takiego w komplecie to ja tu nie widzę. O, Andrzej poszedł, a ja gadam. Można kupić pojedyncze rurki, słuchajcie. I jedna rurka to jest koszt 50 zł, ale wtedy wszystkie te trzy modełka musicie dokupić osobno. Więc trzeba by policzyć, ile to kosztuje, bo w komplecie, słuchajcie, przynajmniej tutaj, takiej opcji nie ma. My byśmy potrzebowali rurkę tak mniej więcej na 2,70. Czyli musielibyśmy kupić rurki osobno 3-metrowe, dać je do docięcia i kupić wszystkie te badziewia. Nie zwróciłam uwagi, czy w Leroy było to dostępne w wersji takie gotowe w zestawie. 3-metrowe były? Tak mi się wydaje, że było 3-metrowe. No tutaj masz największą z tego, co widzę po metkach. To jest 2,40, tak? Nie wiem, tam patrzyłem, tam były te szyny aluminiowe i mają do rozmiaru 2,40, więc nas to nie urządzę. No. To ci da. Obi. No. Przyjechaliśmy do Obi i o ile dobrze widzę, to chyba takich złotych tu nie ma, no nie? Andrzejek się bawi, typowy Andrzejek. Andrzej widzi coś, co można kliknąć, a Andrzej klika to. No fajne. Chciałbyś mieć nie. No ja, wiesz, to jest raczej do domu, gdzie ma się bardzo wysokie pomieszczenia, prawda? No to tak jak się, w sensie nie, żeby był jakiś uprzedzony, ale najmniej lubię z tych sklepów sieciowych takich budowlanych Obi i ciul tu jest. Ale bardzo ładnie wyglądały ta strefa oświetleniowa i to było fajne. W sensie przeszliśmy sobie tak obok, nie? Dużo tak. Tego mają. No, światła są na pewno bardziej wyeksponowane. Karniszy w kolorze takim złotym nie ma w ogóle. Są białe, czarne. Jest taki ten, nie wiem, taki brązowo-złoty, nie wiem co to jest za kolor. Może taki.
miedziany, jakiś taki. Nie wiem. No nie wiem, no ale nie ma. Bliżej nieokreślony, nie ma tego, czego byśmy potrzebowali, więc tak. Więc wracamy do domu, więc idziemy dalej. Ale ładne pierdolamento tutaj stoi, słuchajcie, dookoła, także. Jakbyście potrzebowali jakichś wazoników, to jak tak przechodziliśmy przez sklep, to jest w czym wybierać. To jest najbardziej pusto. Jakiś czas temu nie mogłam się wysłowić a propos tego, jak wygląda ten Sun Park Mysiadło, który się tu otworzył. I jak możecie zobaczyć, to są takie niskie budynki podzielone na jakby pojedyncze sklepy. Do każdego sklepu wchodzicie osobno. I to właśnie tutaj jest Rituals, Action i różne inne takie rzeczy, a my, słuchajcie, jedziemy do domu, wymierzymy już tak ostatecznie, na jaką długość potrzebujemy mieć te oba karnisze i jeden i drugi kupimy w Leroy. No i mam nadzieję, że jeden i drugi, znaczy te rurkowe to na pewno przytniemy, ale mam nadzieję, że ten szynę też nam przytną. Chyba żadna różnica, no nie? Tam było napisane, że ogólnie przycinają karnisze za 5 zł, a to też jest karnisz. No. Byłoby więc spoko, bo to na pewno mają tam chłopaki tarczówkę, to będzie dla niej bzyt i gotowe, a my się będziemy z brzeszczotem męczyć, nie? No. Także jedziemy zmierzyć. Widzę, że tu się, odkąd ten Sun Park się otworzy, to tutaj równy lewo skręt się zrobił taki gęsty. No ja ostatnio jechałam, powiem wam, ja nie jestem taka za bystra, w sensie ja się czasem boję lewo skrętów i robiłam, przejechałam sobie tutaj w tą stronę, żeby skręcić w prawo i tam zaraz macie skrzyżowanie bezkolizyjne ze światłami, więc odbiłam w lewo, tak jakbym chciała jechać do Oszą. Zawróciłam się na rondzie i my chyba też tak i pojechałam. Zrobimy. I Andrzej też tak zrobi? Tak chyba będzie szybciej po prostu. Chociaż okay. Widzę, że ten kolejka na światła do skrętu też jest długa. Do. W ogóle co tu taki ruch dzisiaj? Nie wiem, ale normalnie jak na Marszałkowskiej. Aktualizacja. Byliśmy w naszym Leroy w Piasecznie. Tak. Kupiliśmy rurki pod karnisz, takie żółte, Kasia tu ma, te złote. Kupiliśmy złote rurki dwie i pani nam je na miejscu przycięła. Natomiast za 5 złotych jedno cięcie. Tak, czyli dyszka za obie. Natomiast przycięcie tego karnisza, który tak wisi pod szynowego. Sufitem, tego szynowego, nie było możliwe, ale Andrzej dał pięknie radę i po prostu tak ideolo równo to przyciął tym badziewiem w sklepie, w sensie, no bo tam jest taka ta stacja, mini warsztat taki. Taki mini warsztat, ale te narzędzia tam już są mocno przetyrane, także brawo dla Andrzeja, że dał radę. Niestety nie było tam wspornika, żeby to co trzyma te rurki w ścianie, przymocowane do ściany. Tak. Nie, że były, ale nie w kolorze, że nie było złotych, więc próbujemy zobaczyć, bo w Castoramie podobno są. Zobaczymy, czy będzie git z kolorem. Chciałam sobie tą rurkę, żebyśmy właśnie mogli zobaczyć, czy kolor będzie nam pasował. A jak nie, to niestety najbliższy dostępny Gigamarket Jerozolimskie. No, w razie czego też wzięłam naszą teczkę starą z projektem, bo w dalszym ciągu nie udaliśmy się po zwrot tych 200 zł. Jestem ciekawa, czy nie za długo z tym czekamy, czy w ogóle nam ten zwrot jeszcze przysługuje. Wychodzimy, słuchajcie, misja nieudana. Minimalnie różnią się kolory. Jak w przypadku. Więc musimy jechać na Jerozolimskie, odwiedzić Gigamarket Leroy Merlin, bo tam są wsporniki do kompletu. I dojechaliśmy pod Gigamarket na Alejach Jerozolimskich. Szukałam właśnie numeru mojego zamówienia. Jeżeli chodzi o to projektowanie, nie mogę go znaleźć. Zobaczymy, czy pani w obsłudze klienta jakoś da sobie z tym radę. Także biorę teczuszkę, która jest. O. A czy to przypadkiem, znaczy nie przypadkiem, w sensie przy okazji. Najważniejsze, żeby były te wsporniki. No tak, po to, no, to ale przyjechaliśmy. Tu jesteśmy, no to trzeba to zrobić, bo my tu nigdy nie przyjeżdżamy. I mają tutaj też jedzonko. No i nagrywamy, słuchajcie, update. Udało się. Przyjechaliśmy tutaj na Połuczyńską, nie na Połuczyńską, na Aleje Jerozolimskie i wszystko było. Udało nam się odzyskać te 200 zł, słuchajcie, z projektowania kuchni, które tak naprawdę było projektowaniem łazienki. Pani powiedziała, że nie ma znaczenia to, jak dawno robiliśmy projekt. Także spoko w sumie, bo trochę się stresowałam, że wiecie, no my ten projekt robiliśmy już ponad rok temu, że może już jest trochę za późno, ale nie, także fajnie. 200 do nas wróciły, kupiliśmy potrzebne rzeczy, to są te podwójne uchwyty, mamy końcówkę na ten przedni karnisz, taką mniejszą na ten do tyłu i do tego kupiliśmy te żabki, no bo tak jak wam mówiliśmy wcześniej, wszystko trzeba było kupić
osobno. Te szapki się wydają mieć jakiś inny odcień tego złota, ale dobra, i tak nie będzie ich widać za bardzo. Tak sądzę, że firanki jednak je pewnie trochę zasłonią. Muszę wam powiedzieć, że tak sobie podliczyliśmy z Andrzejkiem i te karnisze i te badziewka łącznie kosztowały 510 zł, już nie wspominając o tym, ile czasu dzisiaj na to poświęciliśmy. Także powiedziałabym, że nie tanio. Co, Andrzeju? No masakra, ja coś nie spodziewa. No kurde, ta rurka to naprawdę to nie jest jakiś nie wiadomo co. To jest jakiś tani badziew, no. Jest nie wiadomo jaka technologia, nie, te rurki. A te akcesoria to już w ogóle, jak te rurki może były tańsze, albo nie wiem, w normalnej cenie, to te pierdółki do tego to strasznie drogie są. No, no ale żyćko, no to zawsze tak jest, że takie te pierdoły właśnie w cudzysłowie do domu kosztują najwięcej. Także tak, ale misja zaliczona, mamy sukces, także teraz wracamy do domu. Po drodze zatrzymamy się jeszcze gdzieś, żeby coś zjeść. No i co, spróbujemy to jeszcze dzisiaj zamontować, czy może już będzie za późno? Będzie za późno. Jutro, ale to już nie ma aż takich nie wiadomo jakich dużych scen, nie? Z tym tak, montażem, no bo tak naprawdę to... Kilka dziur w ścianę. Ta szyna to się łatwo montowała i była całkiem spoko, no bo to w sufit, nie? I po środku to całkiem spoko, no to tam poszło. No a tamte wsporniki na ten zwykły karnisz, ten rurkowy, to też są chyba po dwie czy trzy dziury w ścianie, więc damy radę. Tak, tylko no, trzeba będzie poprosić tatę, żeby do nas przyjechał i nam pomógł, no bo ja Andrzejkowi na pewno tak nie pomogę. A tu potrzeba by nie dwóch, a czterech sprawnych rąk do pracy, tak sądzę. Ale ogarniemy to. The next day. Dzień dobry, witajcie. Ogarnęłam się, słuchajcie, jest niedzielka, godzina 11:11, ja dopiero wyszłam spod prysznica. Za chwilę będzie u nas tata Andrzeja, precyzując, ale jak mówię tata, to mam na myśli tata Andrzeja i pomoże nam wieszać karnisze. Tymczasem ja może tu trochę ogarnę, bo wczoraj zbieraliśmy podpisy od mieszkańców w sprawie zmiany zarządcy i mam tu trochę bałagan. Ale chciałam wam pokazać, bo założę to dzisiaj i muszę zapytać mamy, czy jej się to podoba, bo myślałam o tym, żeby zamówić jej coś takiego w prezencie. Poprosiłam Wikę, tak muszę się zasłonić, poprosiłam Wikę, żeby zrobiła dla mnie sekretnik z literką K. I słuchajcie, moja literka K jest przyczepiona w tym sekretniku, ale gdyby ktoś z was był zainteresowany, to jest oczywiście Lazubi. To ta literka może się też ruszać. To od was zależy, czy chcecie, żeby była przymocowana, czy nie. Wystarczy, że się tam dogadacie z Wiktorią. Much later. Zadzwoniło coś, słuchajcie, i ja do was nigdy nie wróciłam. Wracam do was mocno z przyszłości. Jest już parę tygodni do przodu. Pokażę wam jeszcze tak na szybkości ten sekretnik. Tak się on prezentuje. Jest już troszeczkę brudny, powinnam go przytrzeć, bo go bardzo aktywnie używam. Jest ekstra, słuchajcie. Mama go już widziała, bo na wszystkich świętych pojechaliśmy do babci i się z nim nie rozkładałam. Mamie się podobał, więc muszę pomyśleć, czy chciałabym dla niej też taki zamówić, ale wróćmy do clou tego całego filmu, czyli do naszych karniszy. I w sumie to... Widzicie, ładnie sobie wisi, jeszcze jest oklejony folią i czeka na powieszenie firanek, które muszą być skrócone. Są już firanki, mamy, są wyprane, czekają na zawiezienie do krawcowej. Z tymi nie było takiego dużego problemu, bo nam tata fajnie pomógł, miał fajny patent na taki szablon, gdzie dobrze to przywiercić te wsporniki. Natomiast z tą szyną niby było prościej, ale ile żeśmy ją się naprzykręcali i naodkręcali, to nie, po prostu nie jestem w stanie powiedzieć. Te kołki potem z tego zestawu dołączonego były takie badziewne, nie chciały się trzymać. No, ale finalnie jest wszystko cacy i powieszone i działa i czeka po prostu na gotowe firanki. Więc tak jak widzicie, tak się prezentuje ten karnisz w wersji
złote i on celowo jest taki krótki, słuchajcie, żeby tam nie kolidował, nie widać mojej ręki, żeby tutaj, wiecie, nie mógłby być dalej, bo jest przyłącze do klimatyzacji, a z kolei tutaj, żeby nie kolidował z otwieraniem się szafki. Zabiorę was jeszcze do małego pokoju, ale on wygląda tak samo jak w sypialni, więc niczym was tutaj nie zaskoczę. I możecie zobaczyć akurat suszarki. Suszą się firanki. Były w suszarce, ale coś się nie dosuszyły tak jak trzeba. No i szyna tu o wisi. Czeka na lepsze czasy, słuchajcie. Wcześniej jak mieliśmy mieć te wizyty naszej rodzinki, to miałam w sobie więcej mobilizacji, żeby cisnąć do przodu, ale już jesteśmy dawno po tych wszystkich wizytach. No i ciśnienie nie zeszło. Ale powoli się we mnie budzi znowu, bo jest coraz bliżej w mojej głowie do świąt. Już bardzo blisko. Do tego stopnia, słuchajcie, że tak wam powiem spoilerowo, dzisiaj przyszła do nas choinka. Ale sztuczna, zobaczycie, sztuczna. Ale czy spoko, czy nie, to zobaczycie za czas jakiś na kanale. Już nie będziemy mieszać w tej chronologii i tak już trochę zaburzonej. No. Dziękujemy wam bardzo za ten film. Pamiętajcie, żeby zostawić nam łapki w górę, komentarze, kliknijcie subskrypcję, może nawet dzwoneczek. Dziękujemy wam bardzo i do zobaczenia w kolejnym filmie. Pa, pa!